W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. Obecnie w kilku słowach podsumujemy lekcję drugą, miłość i sąd jako Boży dylemat w Księdze Ozeasza. Lecz Ty nawróć się do swojego Boga, przestrzegaj miłości i prawa i zawsze ufaj swojemu Bogu. Czasy Ozeasza proroka były czasami bardzo trudnymi w historii Izraela. Izrael był ściśnięty między dwie potęgi. Z południa był to Egipt, z północy Asyria. Były to dwie potęgi militarne, a zarazem niesamowite potęgi religijne. Kiedy obecnie przeglądamy historię Egiptu, tego wybitnie bałwochwalczego państwa, który wznosił gigantyczne świątynie, gdzie kult posągów, Ozyrysa, wielu bogów, kult zmarłych, wędrówka duszy, wiele wpływały bardzo negatywnie na Izraela, tak samo i Baal z północy, bogowie asyryjscy przenikali do Izraela i Izrael powoli odchodził od wiary w jedynego Boga. Izrael był właściwie jedyną wyspą na morzu powszechnego bałwochwalstwa. Kiedy przejeżdżało się przez Izrael, nie było tam żadnych świątyń, żadnych kapliczek, żadnych sanktuariów. Jedyne miejsce, świątynia izraelska, była miejscem bardziej pojednania, gdzie składano ofiary rzeźne, gdzie zabijano baranki, gdzie odpuszczano grzech, a nie były to miejsca, gdzie naród przychodził, tak zwane cudowne miejsca, gdzie oddawano cześć, kłaniano się posągom różnego rodzaju. Czegoś takiego w Izraelu nie było. Zamiast Izraelici wpływać na okoliczne narody, pokazywać piękno Boga, piękno religii, prawdziwego Boga, sam asymilował te kulty. Bóg mówi o narodzie izraelskim głupi i nierozumny. Położenie strategiczne Palestyny doprowadziło Izraelitę do różnych trudności. Izraelici szukali właściwie kontaktów z tymi potęgami z uwagi na to, że chcieli za cenę spokoju, za cenę, tak jak tutaj w następnej części mówimy o tym, jałówka dobrze wyćwiczona, za cenę miski soczewicy sprzedawali swoją wiarę. Sprzedawali swoje wyznanie i gotowi byli pójść na dalekosiężne odstępstwa i Izrael był pełen bałwochwalstwa. Nagle tworzono posągi. Było to związane z tym, że naród izraelski zapomniał. Prorocy nie uczyli ich, nauczyciele nie uczyli ich. Zapomnieli powtarzać to, co Mojżesz powiedział, powtarzaj, naucz się 10 przykazań. Przykazanie drugie, które w obecnym chrześcijaństwie też zostało wykreślone, mamy podobną sytuację, że właściwie chrześcijaństwo stało się religią bardzo bałwochwalczą. Wszędzie kościoły, rzeźby, cudowne obrazy, kapliczki, to co właśnie Bóg surowo zakazał, to chrześcijaństwo niesamowicie to przejęło. Lecz mimo to Bóg jest istotą niesamowicie miłosierną, wyrozumiałą, mimo że Izrael doprowadził się do wielu problemów, gdyż człowiek ma wolną wolę i ta wolna wola czasami obraca się przeciwko nam.
zamiast iść drogą Bożą, zamiast być pod sferą Bożego błogosławieństwa, my wchodzimy w konszachty z szatanem, z diabłem i sprzedajemy swoją duszę jemu, a on trzyma nas w więzach niesamowitych. I tu jest potrzebna Boża interwencja, Boże karanie, abyśmy zrozumieli, jak było nam za czasów, kiedy służyliśmy Bogu, a jak jest za czasów, kiedy służymy szatanowi. I to, jak rodzic dyscyplinuje swoje dzieci, tak Bóg dyscyplinuje swój naród. Chcecie iść za Egiptem, Asyrią? Proszę bardzo, proszę bardzo. I naród ten oddał się tym potęgom, oddał się im wierzeniom. To doprowadziło do niesamowitych problemów. Naród został niesamowicie doświadczony, zgnębiony wręcz przez te potęgi i to doprowadziło do tego, że szukali pomocy. Bóg posyła swoich proroków. Z apelem. W pewnym momencie człowiek jest tak zagubiony, że nie wie, co robić, co czynić. W Księdze Izajasza, ostatni rozdział, Bóg zachęca do nawrócenia. Nawróć się do Pana, swojego Boga, gdyż upadłaś przez własną winę. To nie Boża wina. To nie Bóg cię karze. To ty sama własnym postępowaniem doprowadziłaś do tego stanu. Weź sobie słowa skruchy, nawróć się. Bóg odpuści twoje winy. Bóg jest tak pełen odpuszczenia, miłosierdzia, że chociaż twoje grzechy byłyby nie wiadomo jak wielkie, one będą zmazane. Nie ufaj, Bóg mówi, nie ufaj w Asyrię. Nie jeździcie w te święte miejsca, gdzie są różnego rodzaju obrazy, rzeźby, gdzie padacie przed tymi rzeźbami, mówiące, oto Bóg nasz, Bóg nasz. Bóg jest istotą duchową. Bóg zakazuje czynić rzeźb, malowideł, kłaniania się. Czcij Boga w duchu i w prawdzie. Zamknij się w swoim pokoju i tam módl się do Boga. To jest najlepsze miejsce. Nie ma tych sanktuariów. Egipcjanie, Asyryjczycy, oni tworzyli te sanktuarium, święte gaje, wielkie kompleksy pobożne, byśmy określili. Bóg tego nie uznaje. Bóg chce uleczyć, chce uzdrowić Izraela. Bądź mądry, zrozum to. Drogi Boże są proste. Proste. Przeczytaj 10 przykazań. To jest prosta rzecz. Nie komplikuj to. Jeżeli Bóg mówi, nie będziesz czynił żadnej podobizny tego, co jest na niebie, w górze, na ziemi nisko i w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im tym kłaniał, ani im tym służył, bo ja jest Bogiem zazdrosnym, zawisnym. Jest proste. Nie czyń. Lecz tak jak Izraelici w czasach Ozeasza, tak samo i chrześcijanie w naszych czasach. Przykazanie swoją drogą, my będziemy robili po swojemu. My zrobimy sobie posągi, my zrobimy sobie obrazy, my zrobimy sobie ołtarze, będziemy tym kadzić, będziemy klękać przed tym, będziemy się tym do tego modlili, a Bóg w niebie, a Bóg jest w niebie, ale my mamy tu swojego Boga. Wyobrażenie. To jest błędne. Bóg jest duchem. Boga nikt nigdy nie widział. Ty masz się do Boga modlić w duchu i w prawdzie. Nie patrząc w oczy obrazowi. Bóg to nie jest Bóg. To szatan zinspirował ludzi do tworzenia tego. Bóg nigdzie nie kazał stworzyć swojego obrazu.
Bóg jest istotą duchową, przyjmuje cześć duchowo. Bóg nie jest istotą materialną. Mamy kapelusz, pokłonić mu się, tak widzimy człowieka. To nie istnieje w Piśmie Świętym. Bałwochwalstwo, czyli czczenie materii, przypisywanie materii boskiej czci, jakieś zastępstwo, wyobrażenie i tym podobnie, mogą być to naprawdę grube księgi opisujące pożytek z tego wszystkiego. Jedno słowo boskie mówi, nie będziesz czynił, ani nie będziesz im kłaniał, ani modlił. Prosta rzecz. Drogi pańskie są proste. Nie kręć dróg bożych. Sprawiedliwi niemi chodzą, lecz bezbożni na nich upadną. Dlaczego bezbożni upadną? Bezbożni sobie stworzą własnych bożków. Złotego cielca sobie uleją. Bóg był na górze Synaj, a na dole złotego cielca sobie ulali. Tak samo jest obecnie w chrześcijaństwie. Bóg jest w niebie, na górze, tam mamy nasze myśli, nasze modlitwy kierować, ale tu jest grupa, duża grupa, która sobie ulała złotego cielca. I ten cielec ma różne nazwy, różne formy, ale to jest ta sama ciągle idea. Tak więc historia kołem się toczy, to co było w czasach Ozeasza, to co doprowadzało do upadku Izraela, do różnych problemów, które Izraelici mieli, to samo doprowadza do upadku współczesny świat. Tak więc miejmy na to, to na uwadze. Uczmy się na tych błędach, aby tych błędów nie popełniać jak Izraelici, by wyzwolić się z tych błędów. Bóg chce naszego zbawienia, chce nam odpuścić winy. Był czas nieświadomości, błędów, lecz teraz przyszedł czas nawrócenia się. Może na zakończenie przeczytam parę słów. To, co apostoł Paweł w Dzieje Apostolskie 17, rozdział 22. Kiedy był na Areopagu w Atenach, Grecy byli szczególnym bałwochwalczym państwem, było tam masę bogów, masę rzeźb i w jaki sposób Paweł mówi do nas. To jest to samo, co może dla współczesnych. Mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem, oglądając wasze świętości, znalazłem ten ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy go można i wyczują i znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czas niewiedzy, lecz teraz wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, który ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. To są słowa Pawła na Areopagu. Bóg
puszcza płazem czasy nieświadomości, lecz chce, żeby człowiek opamiętał się, że będzie czas sądu, że za nasze czyny będziemy sądzeni. I dlatego pomyśl, opamiętaj się, zmień swoje życie, poczytaj, zrozum, co Bóg wymaga od ciebie. Gdyż przyjdzie ten czas sądu z każdego uczynku, słowa, myśli, mowy i uczynku będziemy osądzeni. Dlatego też miejmy na uwadze to wszystko. Wiedzmy, że Bóg jest pełen miłości, miłosierdzia. On chce naszego dobra, ale chce też współpracy z nami. Dał nam wolną wolę, nie po to, żebyśmy poszli na manowce, ale wrócili do Jego owczarni. Niech nam Pan Bóg w tym pomoże i niech Pan Jezus wszystkich was błogosławi. Amen.